z kresowych, wschodnich osad i wsi. Z rezydencji białych dworków i chat. Myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci. Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski traf. Z insurekcji kościuszkowskiej powstań dwóch, szkół barykad Warszawy i Łodzi, konradowski unosi się duch i na marszu do Polski przewodził. Myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a sud nad Wisłą darował nas Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a sud nad Wisłą darował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, poprzez lud z podbieguna północnego, przez Łubiankę, przez Katyński las. My nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zrado pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczyć wrócić Bóg. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczy wrócić Bóg. Panie Boże, kiedy giną słowa, rozpadają się kanony praw, wpajane wartości lecą w odmęty fałszu i beznadziejność wdziera się w zrozpaczony mózg. Na pustyni ogołoconej z dobra wierzymy w bezgraniczność Twej dobroci. Ty, który mówiłeś, gdy Cię uderzą w policzek nadstaw drugi, który przebaczyłeś łotrowi na krzyżu, przyjm pokorne wołanie z dna poniżania, które zgotował stworzony przez Ciebie człowiek. Za zamknięcie bram wolności, urąganie i wyśmiewanie Ciebie, przebacz im, Panie, przebacz im, Panie. Za opluwanie świętości narodowych, poniżanie godności człowieka, przebacz im, Panie. Za katowanie ludzi w celach, kazamatach, innych miejscach tortur, przebacz im, Panie. Za bezczeszczenie kobiet, krew niewinnych matek, dzieci i starców, przebacz im, Panie. Za umarłych z głodu w stepach, tajdze, przebacz im, Panie. Za utopionych w rzekach, jeziorach i morzach, przebacz im, Panie. Za zamarzłych w sybirskich i polarnych przestrzeniach, przebacz im, Panie. Za zakłutych bagnetem, rozstrzelanych, pogrzebanych żywcem, rozdeptanych sołdackimi butami,
przebacz im, Panie. Za zagryzionych przez szczute psy, ukamienowanych rozsadzanymi skałami. Przebacz im, Panie. Za zastygłe szczątki pokoleń. Przebacz im, Panie. Za zorze polarne, ciszę stepów, bez kresów tundry dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za żywiczny zapach tajgi, doby słoneczne. Dziękujemy Ci, Panie. Za nadzieję krzyża, wytrwanie w modlitwach, powrót do domów. Dziękujemy Ci, Panie. Za wszy, których już nie mamy. Dziękujemy Ci, Panie. Za istnienie pomimo wszystko. Pobłogosław, Panie. Tym prochom rozsypanym na nieludzkiej ziemi. Katowanym na duszy i ciele. Pobłogosław, Panie. Progom opustoszałych domostw. Pobłogosław, Panie. Cmentarzom zbezczeszczonym. Pobłogosław, Panie. Umysłom zniewolonym. Pobłogosław, Panie. Polsce latami umęczonej. Pobłogosław, Panie. Dałeś nam, Panie, piękno lasów, puli wód, które dziś człowiek umysłem wykształconym skaża. Nie dopuść do skażenia polskich serc i dusz. Te, które się ostały z dna rozpaczy, rozsiane po nikłym globie, poznały marność życia na narodowej Golgocie. Przyjm swe dłonie dobroci. Po nich zostanie pokoleniom męczeński testament pamięci. Amen. Czcigodny księże, szanowni państwo, panie i panowie radni, panowie sołtysi, pani Urszulo wraz z komitetem budowy pomnika, członkowie rodzin sybirackich, wszyscy państwo, którzy zgromadziliśmy się tutaj na dzisiejszej uroczystości. Nasza ojczyzna, nasz naród w swojej historii miał bardzo dużo momentów wzniosłych, chwalebnych, ale też przeżyliśmy takie wydarzenia, które są tragiczne. Dzisiaj jesteśmy przed pomnikiem, który upamiętnia właśnie takie wydarzenia. Wydarzenia, które nigdy nie powinny mieć miejsca, a jednak za sprawą bestialstwa, zwyrodnialstwa dotknęły miliony Polaków. Szanowni państwo, zesłanie na Syberię naszych rodaków Bogu Ducha winnych było konsekwencją działań zbrodniczych Niemiec hitlerowskich i Rosji radzieckiej, gdzie w 1939 roku podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, w trakcie którego, wypełniania którego 17 września armia radziecka zajęła te nasze tereny. Konsekwencją z kolei tych wydarzeń była polityka Stalina, który chciał unicestwić naród polski, zburzyć jego tożsamość. I w tą politykę wpisywały się właśnie te działania, które miały na celu deportację, wywózkę naszych rodaków na Syberię. Odbywało się to w czterech etapach. W roku 1940, w lutym, kwietniu i czerwcu. I w 1941, w przededniu ataku Niemiec na Rosję Sowiecką 20 czerwca 1941 roku. Te wydarzenia pochłonęły bardzo dużo ofiar, ponieważ wywożenie odbywało się w nieludzkich warunkach transportowych i w nieludzkich warunkach pogodowych, bo w 1940 roku w lutym był 40-stopniowy mróz. Bardzo wiele osób nie przetrwało nawet tej podróży. Zmarło, nie docierając na miejsce. A tam na miejscu z kolei zgotowano nam piekło na ziemi. Ponieważ nad wyraz ciężka, nadludzka praca fizyczna, która była realizowana w trudnych również warunkach, pochłonęła bardzo dużo ofiar. Szacuje się, że kilkaset tysięcy osób zostało wywiezionych na Syberię. Według danych IPN-u nawet około 800 tysięcy, z czego 1/3 nie powróciła. Tam została.
Szanowni Państwo. To, co zadziało się w ubiegłym roku dzięki staraniom pani Urszuli Śliwowskiej i Komitetowi Budowy tego pomnika, jest niesamowitym świadectwem, jakie oddajemy tutaj. Hołd, cześć, pamięć tym, którzy nie powrócili, tym, którzy zostali wywiezieni. Szanowni Państwo, cała idea powstania tego pomnika ma na celu przede wszystkim zachować pamięć i jednocześnie przestrzegać przed tym, że takie sytuacje, one miały miejsce, ale wydarzenia ostatniego roku, uzewnętrzniający się militaryzm, agresja Rosji na naszego sąsiada pozwalają nam myśleć, że to nie minęło. Dlatego, Szanowni Państwo, to działanie, którego efektem jest pomnik, i nasze współczesne działania, które mają na celu budować silną ojczyznę, taką, w której my będziemy bezpieczni i taką, kiedy nikomu nie przyjdzie do głowy jej zaatakować, to już nasza misja, to już nasz udział w tej chwili. Dlatego, Szanowni Państwo, cieszę się, że wspólnie możemy dzisiaj obchodzić zarówno tą tragiczną rocznicę, ale w poczuciu naszej niezłomności, naszej dumy narodowej. Szanowni Państwo, cześć i chwała bohaterom. Boże, coś polskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.